ciężka jest to przewidzieć. Próbujemy no i urynkowienie. Płacić za energię, za co trzeba płacić, no bo to wiecie Państwo, teraz jak na wagę złota. To jest prawda, bo tego rodzaju źródła energii nie miałyby możliwości rozwinięcia się na taką skalę bez pomocy publicznej bez dopuszczenia tego rodzaju pomocy publicznej ze strony Unii Europejskiej. Kiedy my mówimy, że potrzeba nam pomocy publicznej na restrukturyzację naszych kopalń, słyszymy twarde nie ze strony Unii. Kiedy Niemcy mówią, że potrzebują pomocy publicznej na rozwój OZE, słyszą tak, bardzo chętnie róbcie to. I to jest pewnego rodzaju wojna idei, konfrontacja dwóch kompletnie odmiennych wizji rozwoju energetyki. Na dzień dzisiejszy Niemcy radzą sobie lepiej od nas, tak bym to określił. Proszę pana, przepraszam, że pana przerywam, bo pan mówi Niemcy, Polska i ja rozumiem, że tu jest ta kontrowersja na tej linii prawdopodobnie najbardziej zabrzmiała, no ale w Unii mamy 28 krajów. Jak to w tym szerszym planie wygląda? Szerszym? Znaczy już nie 28, bo właściwie Brexit trzeba zaliczyć. No ale faktycznie już trzeba zaliczyć Brexit. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten szerszy kontekst, to Polska, Niemcy są wyrazicielami opinii reprezentowanej przez dwie grupy państw. Znaczy Niemcy stoją na czele obozu zachodniego, my na czele obozu Europy Środkowo-Wschodniej. I mówiąc Niemcy, mam naprawdę na myśli Europę Zachodnią, która idzie w takim kierunku dekarbonizacji, obniżania emisji, rozwoju OZE, wspierania efektywności energetycznej i mówiąc Polska, mam na myśli nasz region Europy, który mówi, witamy, nowy dzień, Johanna Polski, zapraszamy. Nie są do końca złe, natomiast my potrzebujemy więcej czasu. Ale wie pan, na przykład Węgry nie mają elektrowni cieplnej. To jest bardzo zniuansowane rzeczywiście, jeśli mogę dołożyć kilka wątków do tego, co powiedział pan doktor, bo to jest prawda, że Polska stoi na czele tego obozu Europy Środkowo-Wschodniej. Może nie na czele, może go wyraża. Może jest wyrazicielem, na pewno nie chodzi o to, żeby była szefem tego bloku, bo państwa regionu bardzo źle by to przyjęły, to, ale też nie o to chodzi, prawda? Chodzi o wspólne osiąganie celów, na przykład zablokowanie Nord Stream. Coraz mocniej słyszalny jest głos państw, takich jak Polska, Słowacja, Czechy, które domagają się tej realnej solidarności i usunięcia tej hipokryzji w działaniu na przykład Niemiec czy innych państw zachodnioeuropejskich, które jedną ręką dają sankcje wobec Rosji, a drugą wspomagają jej budżet, kupując coraz więcej rosyjskiego gazu i dając nadzieję na utrzymanie tej zależności w przyszłości, godząc się na projekty takie jak Nord Stream 2. I tutaj Polska działa szerzej niż tylko w ramach Unii Europejskiej, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że jest Ukraina, że jest Gruzja, że są państwa, które pretendują do integracji europejskiej i Polska także ich interesów jest wyrazicielem, stąd aby te równe zasady gry, obrona bezpieczeństwa energetycznego została rozciągnięta także na te państwa. Obecnie jest to najważniejsze w kontekście Ukrainy, która chce się uniezależnić od rosyjskiego gazu i to mogą być następne elementy przeciwwagi tego obozu zachodniego, o którym mówił pan doktor, ponieważ obóz zachodni jest w stanie podkupywać kraje z naszego obozu, takie Czechy czy Słowacja, warunkowo kredytują na zapewne procesy gospodarcze, ponieważ ostatecznie, jeżeli okaże się, że Nord Stream ma powstać, że został gaz będzie pompowany przez Niemcy do całej Europy Środkowo-Wschodniej, znajdą się klienci na tym gaz w Czechach i na Słowacji. I może dojść do porozumienia w tej sprawie wbrew Polsce, dlatego my mamy naprawdę bardzo ciężkie zadanie konsolidowania naszego obozu Europy Środkowo-Wschodniej i przypomniania właśnie o tej realnej solidarności energetycznej, a nie takiej na pokaz. Panowie, mam takie wrażenie, że bardzo optymistycznej wizji, którą przedstawił pan doktor Telejko, przeszliśmy jakimś do roku 2015. Bardzo pesymistycznego opisu. Ale ja mam, jeszcze jedno pytanie, bo o ile wiem, znaczy tak, po pierwsze chciałem powiedzieć tak, że przecież w Parlamencie Europejskim jednak większość i to w sposób niezależnie od kraju i regionu jest bardzo krytyczny, na przykład jeżeli chodzi o Nord Stream 2. W wielu punktach się zgadzamy, też koledzy z Niemiec, na przykład z Partii Zielonych, ale nie tylko. Ale chciałem spytać może o rolę komisji, która jest, powinna być tu arbitrem, patrzeć na całość Europy, na wszystkie cele. Czy w ogóle czy komisja podejmuje jakieś działania z tego narzędzia i czy w ogóle ma narzędzia, żeby powstrzymać ten projekt, panie doktorze?
Komisja stoi póki co na... Znaczy, wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony nie są mury, wszędzie są podziały, oddziały. Rygorom prawa europejskiego, tajemnice, wszędzie tajemnice. Prawo wspólnego rynku, tajemnice, żadną nie był nigdy. Co ma utrudnić ewentualną monopolizację rynku Europy Środkowo-Wschodniej przez konsorcjum Nord Stream. Z drugiej strony docierają do nas sygnały, o których już mówiłem wcześniej, że na przykład zaczynamy układać się powoli z Gazpromem, w tym dużym case antymonopolowym. No i pytanie jest właśnie o realne możliwości wywarcia nacisku na Gazprom i powstrzymania tego projektu Nord Stream 2. No właśnie, Komisja Europejska z natury rzeczy jest ciałem, powiedzmy sobie, apolitycznym, natomiast narodowości komisarzy mają również tutaj swoje znaczenie. Mamy dwóch komisarzy w tym momencie odpowiedzialnych za energetykę. Jednym z nich jest komisarz Szewczowicz, Słowak, który jest odpowiedzialny za realizację tej koncepcji unii energetycznej. On wypowiada się bardzo ostro, mówiąc, że nie będzie zgody komisji na to, żeby Nord Stream 2 został w jakikolwiek sposób zwolniony z tych rygorystycznych kajdanów prawnych prawa europejskiego. Z drugiej strony mamy komisarza Tanietę, Hiszpana, któremu powiedzmy sobie, znaczy on się również wypowiada bardzo ostro, nie będzie zgody, natomiast z punktu widzenia jego narodowego interesu, czy Nord Stream 2 będzie zrealizowany, czy nie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. W związku z tym moim skromnym zdaniem komisarz Konieczny za sprawę Nord Stream 2 nie będzie umierał, podobnie jak Komisja Europejska. Oni do jakiegoś stopnia, do jakiegoś czasu będą temu bardzo mocno sprzeciwiać się. Natomiast Komisji Europejskiej, powiem szczerze, nie za bardzo zależy, nie ma tutaj mocno wyrobionego zdania, ponieważ oni mówią, nawet jeśli Nord Stream 2 zostanie zrealizowany, mamy tą drugą odnogę Unii Energetycznej, którym jest wspólny rynek, prawda? Nawet jeśli ten gaz ląduje w Niemczech Północnych, my wam zbudujemy interkonektory, połączenia gazowe z Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami itd. I ten gaz z Niemiec koniec końców do was trafi, w związku z tym będziecie... Tam będzie siedział przepuszczał ten gaz. Będziecie zabezpieczeni energetycznym. Problem jest taki, że Polska... Dalej to będzie gaz rosyjski, tylko płynący po prostu z innego kierunku. I to jest dla nas będzie tańszy. Może być tańszy, tylko cena... kryterium najniższej ceny psuje wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, także w sektorze energetycznym. Najniższa cena nie oznacza najlepszej oferty. Można by od państwa islamskiego kupować. Na przykład ropa z państwa islamskiego, nielegalnie kradziona ze złóż w Iraku, jest bardzo, bardzo tania. Ale czy to jest dobry interes? Panowie, ja bym chciał postawić przed wami pewne pytanie. Ono może być dla nas kłopotliwe i gdyby tak było, to się uchylcie odpowiedzieć na to pytanie. Mianowicie, bo to jest pytanie dotyczące, tym bardziej, że musimy kończyć. Czy jest sens, czy byłoby sens, gdyby Polska postawiła sprawę tak, że trzeba powiedzieć, że jeżeli ma być energetyczny, wspólna energia elektryczna w Unii Europejskiej, to nie może być na to jest pytanie o kompromis. Kompromisem może być jakieś zastępstwo wobec Gazpromu, na przykład w sprawie tego opału, o którym mówimy. Na przykład porozumienie w sprawie śledztwa antymonopolowego, które pozwoli Gazpromowi dalej prowadzić działalność oczywiście w Europie bez kar, ale pod pewnymi warunkami, w zamian za to, że nie będzie żadnej zgody na Nord Stream 2. Musimy kończyć, pan doktor. To pan się zgadza z tym, ale krótusieńko niestety. Zdanie mam nieco bardziej zniuansowane. Nie wiem, czy rząd obecny RP zgodziłby się na taki układ, dlatego proponuję dywersyfikację Brama Północna. Rozumiem, proszę państwa. Może kiedyś jeszcze porozmawiamy. Może jeszcze kiedyś porozmawiamy, ja tylko przypomnę, że mieliśmy dwóch wybitnych ekspertów, pana Wojciecha Jakubika i pana Bartłomieja Telejko, a poza tym jak zwykle pan profesor Krasnodębski i Ryszard Bugaj. Dziękujemy bardzo. Polskie Radio 24. Bardzo proszę. Helena Skłodzka. Pani Helena Skłodzka.
Zatrudniacie, myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno-owocowe. Kup piekarnik do zabudowy Beko, klasa A, za 1949 zł i odbierz 135 butelek frugo. Saturna technologia tak ma. Nieważne jak się zaczął, dla Ciebie to może być najlepszy koniec roku ever. Warto było czekać na ofertę samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2016. Tylko teraz w ofercie leasing 1%, jedynie 5% wpłaty własnej i rok ubezpieczenia w cenie samochodu. Jakie to uczucie w końcu kupić sobie nowego Mercedesa? Najlepsze ever! Pospiesz się! Liczba samochodów jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Przed Państwem hity cenowe 100-krotki. Szynka wieprzowa bez kości jedynie 10,88 za kilogram. Szynka 10,88. A teraz duże znicze. Czas palenia 45 godzin tylko 7,50 za sztukę. Przy zakupie dwóch zniczy 100-krotka. Zakupy jak składka. Bierzesz coś na odkurzanie? Moja żona stosuje Hepasilin. Ale to tabletki na wątroby. Czyli odkurzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają bączki. Suplement diety Hepasilin na wątroble i smugłą wylekę. Wyciągnięte środku za niepoczesne wątroby rozładników, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Od czwartku do poniedziałku wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągły gęsty tratar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty tratar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Czysty zysk w litrze, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Płyn do opłukania tkanin z linianu różne rodzaje, aż na 33 grania. 4,99 za litr, 4,99. A mleczko lub spray do czyszczenia osięcicji w tylko 6,99. 6,99 za opakowanie. Poczysz, nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyści, poczyści, aż się zabłyszczy cała łazienka. Tylko w Lidlu środki czystości w weekendowych supercenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwielbiam smak świeżo parzonej kawy i aromat, który roznosi się po całym samochodzie. A ja uwielbiam to, że zabierając pasażerów z BlaBlaCar oszczędzam do 3/4 kosztów podróży i tankuję taniej na stacjach Lotos. A wy? My uwielbiamy wspólne przejazdy. Jedna podróż, wiele korzyści. Dodaj przejazd na BlaBlaCar.pl/Lotos. Weź pasażerów i tankuj taniej na stacjach Lotos i Lotos Optima. A do tego pyszna i aromatyczna kawa w kawę punkt za złotówkę dla ciebie i pasażerów. BlaBlaCar. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benzki wyzyk 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od krzewi płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Dla wrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiłam ich na rzeczy moich znajomych Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Media Markt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Media Markt za 60-calowy telewizor Samsung Smart TV wbudowany Wi-Fi zapłacisz jedynie 3799 zł, oszczędzając 150 zł. Media Markt. Pod numerem telefonu 532-1080. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prokuratorzy podejrzewają, że przetarg na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii mógł być ustawiony. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą i ostrzega przed kieszonkowcami w zatłoczonych miejscach. Trwa akcja Znicz. Dwóch polskich pianistów w finale pierwszego międzynarodowego konkursu szopenowskiego dla dzieci i młodzieży w Pekinie. Jutro
Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratorzy podejrzewają, że przetarg na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii mógł być ustawiony. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych wszczęła warszawska prokuratura. Zostało jednak przekazane do prokuratury w Szczecinie. Dlaczego o tym w relacji Kseni Maćczak? Śledczy wprost mówią, że warszawska prokuratura okręgowa jest przyciągana pracą w związku z postępowaniami dotyczącymi reprywatyzacji w stolicy, jak przekonuje prokurator Michał Cigański. Dlatego sprawą przetargu na Karakale zajmie się prokuratura regionalna w Szczecinie. Powód to podejrzenie ustawienia przetargu, mówi Michał Cigański. Przedmiotem tego śledztwa jest kwestia niedopełnienia obowiązków bądź nadużycia kompetencji przez funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Prokuratura raz w tej sprawie odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, ale szereg kolejnych zawiadomienia, także wypowiedzi osób publicznych spowodowały, że temat przetargu został przez śledczych podjęty na nowo. Rozmowy w sprawie śmigłowców Karakal Piaskiem zakończyły się na początku października. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowe dokumenty dotyczące organizacji wizyt w Katyniu w kwietniu 2010 roku zostaną opublikowane, jak tylko będzie to możliwe, poinformował w radiowej Trójce minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W połowie września szef dyplomacji zapowiadał, że w ciągu kilku dni opublikuje dokumenty w tej sprawie. Wczoraj poinformował, że zwłoka jest spowodowana pojawieniem się nowych dokumentów. Wyjaśnił, że wcześniej bazował na papierowych notatkach i zapisach, natomiast później udało się odtworzyć korespondencję elektroniczną. Witold Waszczykowski wyjaśnił, że są to setki bądź tysiące maili z tamtego okresu, które trzeba przejrzeć. Minister zapytany, czy obecny rząd zwracał się o wydanie wraku samolotu, powiedział, że Ameryka to Ameryka, nie wie pana z amerykańskim sekretarzem zębami zgrzytają, o pomocy śledztwie. Z kolei w styczniu sprawę wraku samolotu wciąż się z Rosji. Wszyscy im grosza nie wiedzą, że ty może im rodzinę Policja apeluje o rozwagę za kierownicą, ostrzega też przed kieszonkowcami w zatłoczonych miejscach. Radzi, by właściwie zabezpieczyć mieszkania przed włamywaczami. Dwóch polskich pianistów w finale pierwszego międzynarodowego konkursu Chopinowskiego dla dzieci i młodzieży, który odbywa się w Pekinie. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 osób. Prócz dwojga Polaków, czwórka chińskich pianistów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Do finału pierwszej edycji konkursu zakwalifikowali się Łukasz Dyrdy oraz Piotr Pawlak. W przesłuchaniach wzięło udział kilkudziesięciu młodych pianistów, głównie z Chin i Polski. Konkurs odbywał się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Jury konkursu przewodniczy polska pianistka i pedagog profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. W ubiegłym roku w Warszawie przewodniczyła ona międzynarodowemu jury 17. konkursu Chopinowskiego. Przygotowania do pierwszej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży w Pekinie trwały wiele lat. Współorganizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Polski w Pekinie. Nazwisko laureata pierwszej edycji konkursu poznamy w niedzielę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mamo, skąd on ci tutaj przyszedł? Zaprosiła mnie! Na wszystkie moje...
wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt za żelazko Tefal o mocy 2600 watów z funkcją strażaka i opatentowanym systemem odkamieniającym zapłacisz jedynie 199 zł, oszczędzając 190 zł. MediaMarkt. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki przyłączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lecz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest zalewany. Od startku do poniedziałku wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Poznałeś już marki Lidla. Wiesz, że wysoka jakość nie musi dużo kosztować, ale to większe sukcesy. Lidl, jesteśmy tak pewni jakości naszych marek, że gwarantujemy absolutną satysfakcję i zwrot pieniędzy. Tak jest. I dotyczy to wszystkich produktów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych marek własnych Lidla. Bo absolutną satysfakcję zapewnia właśnie jakość naszych marek. Zasady zwrotu obowiązują w terminie od 27 października do 30 listopada 2016 roku. Szczegóły dostępne w sklepach oraz na www.lidl.pl. Sprytniej tanio kupować marki Lidla. Saturn Radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno-owortowe. Kup odkurzacz Ultra Silencer Electrolux klasa A za 789 zł. I odbierz 45 butelek frugo. Saturn technologii jak ma. Już prawie 7,5 minuty po godzinie 10. Rozpoczynamy weekend. W Polsce na 24 chłopie prosiąc. Dzień dobry, zapraszam do godziny 15, a do tego czasu na naszej antenie za niespełna 10 minut audycji Straszna Armia, w której dziś o wojskach obrony terytorialnej gościmy mieszki. Drogi, będzie pułkownik, jest wasz układ, dowódca informacji. Jak ma ona wyglądać i do jakich zadań ma być szkolona? Odpowiedź na te pytania na naszej antenie już za kilka minut, a po godzinie 12.15 na antenie Polskiego Radia 24 audycja Wrota Planeta. Dziś wśród tematów protest z Wenezueli, wybory na Islandii oraz nagroda Sacharowa. Tematy międzynarodowe na antenie Polskiego Radia 24 powrócą także po godzinie 13.00. Dziś w magazynie europejskim porozmawiamy o komplikacjach do wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. O tym, czy Brexit jest hot, opowiem po godzinie 13.15 Beata Płomecka, a po 14.15 tradycyjnie na naszej antenie magazynu 21 poziom w audycji. Dziś przeniesiemy się do pełnych wrażeń światów, które proponują nam serii takie jak Uncharted czy Tomb Raider. My spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, ile dzisiejsze gry o archeologach i poszukiwaczach tamtych tajemnic zawierają filmy nowej przygody i filmom takim jak seria o Indianie Jonesie, a być może niektórzy są właśnie ich następcami. O tym wszystkim na naszej antenie po godzinie 14.15. Polskie Radio 24. Tymczasem 9 minut po godzinie 10. Dziś w nocy to dobra wiadomość, poślubne godziny dłużej. Powodem jest zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym celu o godzinie 10.00 na godzinę 2.00. Początki zróżnicowania czasu na letnie zimowy sięgają o 1. wojny światowej. Potem dlaczego musimy przedstawiać scenariusz i czy współcześnie ma to jeszcze sens? Z ekonomistą doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Wojennowej rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Dwa razy w roku Polacy muszą przestawiać zegarki. Niektórzy tego bardzo nie lubią. Po co tak naprawdę wprowadzono zmiany czasu? Historia zmiany czasu wywodzi się tak naprawdę ze zdarzeń, które odnoszą się do wojny. Tak naprawdę to jest zmiana wynikająca z przygotowania się Niemców w ramach I wojny światowej do założeń, że dzięki zmianie czasu uda się zaoszczędzić paliwa, dzięki którym stworzono energię elektryczną, a tym samym, jeżeli odnosimy to do ropy, czy też do węgla, realne oszczędności, które dzięki takiej zmianie godzinnej, czyli opóźnienia, którym ruszały te maszyny, ruszały urządzenia, można było te paliwo zaoszczędzić, można było w tym momencie przeznaczyć to samo.
samo paliwo na opalanie czy też zasilanie innych urządzeń i produkcję wojenną. Wspomniał pan o tych korzeniach wojennych, ale też w epoce właśnie przemysłowej. A ile kawy zatopili, Na temat kawy, dokładnie będziemy wracać na ten stan, a sama zmiana na czas letni to była właśnie próba przedłużenia południa lepiej oświetlone, czyli zakładano, że dzięki temu, że słońce naturalnie daje światło, nie będziemy musieli włączać żarówek, będziemy mogli korzystać troszeczkę bardziej z różnego rodzaju zasobów zewnętrznych. Czasy się zmieniły, czy możemy powiedzieć, że dzisiaj zmiana czasu wciąż ma jakiś ekonomiczny sens? Wydaje się, że nie, dlatego że te wszystkie oszczędności, które wiążą się z na przykład mniejszym zużyciem żarówek, automatycznie po przeliczeniu na przykład zużycia klimatyzacji i zwiększonej aktywności powodują zwiększenie kosztów. Są badania, które na przykład wskazują na to, że zmiana przejścia z czasu zimowego na letni powoduje bardzo duży stres. Mamy sytuację, w której zwiększa się szczególnie te pierwsze dni zachorowalność i to na przykład objawia się większą ilością zawałów serca. Zmniejsza się produktywność pracownika, bo pracownik, któremu skracamy czas snu, no, jest jako niewyspany, ta godzina zmniejsza produktywność, zmniejsza jego koncentrację. To w przypadku zmiany czasu na letni wtedy skracamy. Jakby moglibyśmy sobie powiedzieć, że ta zmiana, przed którą teraz jesteśmy, czyli przejście z czasu letniego na czas zimowy, po pierwsze zmniejszy prawdopodobieństwo zawałów serca, no bo będziemy bardziej wyspani. No, a z drugiej strony poprzez wyspanie, poprzez taki odpoczynek, nasza koncentracja będzie większa. I oczywiście to w pierwszych dniach przełoży się na zwiększoną koncentrację, na zwiększoną produktywność, ale to jest chwilowe. To są zdarzenia, które są tak nieistotne z punktu widzenia całego roku i całej produkcji, że ciężko jest znaleźć po pierwsze jednoznaczne, realne badania, które by przełożyły te domniemane wartości na realne korzyści pieniężne, zostałyby one zliczone dla poszczególnych gospodarek. Taka zmiana już ma swoją historię stuletnią i chyba czas się zastanowić, czy nie warto zrezygnować z tej zmiany, chociaż z punktu widzenia kraju europejskiego, jakim jesteśmy, nie jest to łatwe, dlatego że po pierwsze mamy własne rozporządzenie krajowe, które definiuje od 2012 roku zmianę czasu. No ktoś powie, no można zmienić rozporządzenie faktycznie, ale jako kraje europejskie jesteśmy powiązani z innymi gospodarkami, no a tam mamy dyrektywę wspólnotową i trzeba by uznać, że wszystkie kraje europejskie musiałyby przejść na określony tryb, z tego względu, że różnice czasowe między poszczególnymi gospodarkami, na przykład w energetyce czy w systemach informatycznych, powodują zakłócenia w transporcie ogromne, no bo jeżeli byśmy musieli dostosować rozkłady jazdy do sytuacji, w której przez granicę przejeżdżając musimy nie zmieniać czas, to są ogromne problemy. Ciężko jest uznać, że jesteśmy w stanie realnie pokazać zaproszenia też gospodarstwie tu w Warszawie, przecież nie ma ani mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Linia żydowska, katolicka, katolicka, żydowska, nawet mówili, że ich papież był Żydem. To mówili inni. O samych, teraz nasz czas pracy nie jest zróżnicowany bardzo i raczej liczmy się z tym, że taki realny czas pracy w ciągu dnia będzie się skracał z 8 do 7, nawet do 6 godzin, a w przyszłości może okazać się, że w ciągu dnia będziemy pracować około 4 godzin, co spowoduje, że w pozostałym okresie będziemy raczej wypełniać czas wolny różnego rodzaju aktywnościami, no a wtedy te wszelkie korzyści no, mogą zupełnie być inaczej rozłożone i raczej wolałbym, żebyśmy kalkulowali ten przyszły kształt gospodarki, przyszły kształt czy też dynamikę aktywności i pod nią zastanawiali się, czy nie warto dokonywać jakichś zmian, bądź też utrzymywać zmiany, które sami do tej pory dokonywać. A na czas letni ponownie przejdziemy w ostatni weekend marca przyszłego roku. Znacznie wcześniej, bo już dosłownie za kilka sekund przywita się z Państwem Agnieszka Droszkiewicz. Polskie Radio 24. Witam w kolejnym odcinku Kafar. Ze mną jest w studio dzisiaj gość, pułkownik Wiesław Kukuła, dowódca nowego, no jeszcze nie do końca, chyba nie na 100% można powiedzieć, ale w założeniach projektu Zimą, nowym rodzaju.
najlepiej to chyba Świadkowie Jehowy wziął, prawda? A jeszcze do niedawna stuprocentowa prawda. Dowódcą jednostki specjalnej w Lublińcu. Świat diabła. Dwa razy chyba. Świat diabła i szatana. Nie nowy gość. Panie pułkowniku, właśnie, bo wspomniałam na początku o tym, Jezus powiedział, że diabeł jest Bogiem tego. Która ma przeprowadzać nowy rodzaj wojsk. Na razie jeszcze do niedawna tak naprawdę było bardzo wiele różnych spekulacji, niedomówień, na interpretacji tego samego wrażenia. Jakie to mają być w ogóle wojska, kto ma się zgłaszać, po co to w ogóle jest organizowane. Czy teraz możemy już powiedzieć, jak mamy na czym pracować, ja mówię o dokumentach już prawnych, co to będzie za rodzaj wojsk? Tak, myślę, że to już jest dobry czas, aby rozpocząć takie bardzo rzetelne, powiem, informowanie opinii publicznej, jaki kształt, jaki charakter będą miały te wojska, o którym póki co będę starał się nazywać formacją wojskową, a oczywiście jeśli parlament uchwali ustawę, pan prezydent ją podpisze, to oczywiście staną się one osobnym rodzajem sił zbrojnych. Ja chciałbym tylko się odnieść do tej sytuacji, w której jest troszeczkę kontrowersji związanych z tym, dlaczego Wojska Obrony Terytorialnej powinny być osobnym, odrębnym rodzajem sił zbrojnych. I to jest ciekawe, ale chciałbym trochę sięgnąć do historii. Bo w 2007 roku, w maju, prezydent Kaczyński podpisał ustawę, która powołała do życia Wojska Specjalne jako osobny rodzaj sił zbrojnych. Ja pamiętam ostrą krytykę tej decyzji, która pojawiła się wtedy w przestrzeni publicznej i podobna krytyka dotyka nas dzisiaj również, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale muszę pani powiedzieć, że dziś już nikt tego nie pamięta, patrząc z perspektywy czasu na to, czym dzisiaj są wojska specjalne, że są naszą narodową dumą, że nadają tempo operacyjne w walce, ale również stoją na czele wyznaczania pewnych nowych standardów w siłach zbrojnych. To jest model, który się doskonale przyjął. Również wtedy twierdzono, że jest to unikatowe rozwiązanie w skali światowej, ale ono się przyjęło. I w tym kontekście... Ale nie możemy mówić, że to jest unikatowe rozwiązanie, bo w wielu państwach podobne formacje będą. Tak, przy czym takiego charakteru jak polska obrona terytorialna trudno doszukać się w jakimkolwiek innym państwie. To o tyle ciekawe, że my nie kopiujemy żadnych innych rozwiązań. My tak naprawdę wybieramy to, co najlepsze. Czy to z amerykańskiej Gwardii Narodowej, czy ze szwedzkiej, czy też nawet z rozwiązań szwajcarskich, gdzie system obrony państwa opiera się na zupełnie innych rozwiązaniach i implementujemy to w Polsce, dostosowując ich do potrzeb obronnych, ale też do potencjalnego przeciwnika, który nam zagraża. Więc ja chcę powiedzieć tylko tyle, że implikacją faktu, że będzie to osobny rodzaj sił zbrojnych, będzie pewna swoboda w budowie tej formacji. Formacji, która musi być budowana w sposób niekonwencjonalny i również wytyczać pewne standardy. I z mojej perspektywy jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, abyśmy relatywnie szybko zbudowali potężne narzędzie, które będzie w stanie jakby rozszerzyć możliwości systemu bezpieczeństwa. Jakby tak przełożyć na taki trochę język bardziej cywilny, to co to będą za oddziały, za brygady, bataliony, bo to różnie w różnych województwach ma też wyglądać. Na początek jest parę miejscowości, gdzie będą tylko batalione. Czy to będą żołnierze, ochotnicy, którzy będą wspierać regularne jednostki wojskowe? Czy na co dzień będą się zupełnie czym innym zajmować? I tylko jak będzie potrzeba, to tak jak w kryzysie powiedzmy teraz też. Tak, sporym ułatwieniem będzie wyjście od pewnej misji Wojsk Obrony Terytorialnej, bo ich misją będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Więc jakby oczywiście będzie istniało zadanie wspierania pozostałych rodzajów sił zbrojnych, ale główny fokus, skupiony główny wysiłek będzie na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo populacji w terenie, z którego te pododdziały się wywodzą. Sama forma pełnienia służby będzie zbliżona do formy, która jest obowiązująca w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, ponieważ zakładamy takie minimalne, podkreślam minimalne, ono będzie mogło być rozszerzane, zaangażowanie w myśl takiego terminu 2 dni w miesiącu, 14 dni w roku. Te 2 dni w miesiącu to będzie minimalny obowiązkowy zakres pełnienia służby, szkolenia w sposób zorganizowany w miejscu wyznaczonym przez wyższe dowództwo, a te 14 dni będzie takim
połączonym okresem szkolenia, najczęściej poligonowego, gdzie nastąpi zgrywanie pododdziału też we wcześniej określonym rytmie. Oczywiście możliwe będzie też rozszerzenie tego zakresu stosownie do potrzeb, które wynikną z oceny poziomu wyszkolenia tych żołnierzy. Normalnie to będą żołnierze służby czynnej, to sobie musimy powiedzieć. Będą takimi samymi żołnierzami jak na przykład ja dzisiaj. Będą mieli swoje prawa, ale i obowiązki, złożą przysięgę wojskową i będą żołnierzami Wojska Polskiego ze wszystkiego tego konsekwencjami. Tyle tylko, że... Ale nie będą na co dzień w tym wojsku. Nie, na co dzień będą pracować. Będą się uczyć, będą pracować, będą głowami rodzin, ojcami, matkami. Będą po prostu wrośnięci w lokalne społeczności. Więc to jest jakby innowacyjność tego pomysłu, ale za tą innowacyjnością stoi pewne wykorzystanie potencjału, który tkwi w społeczeństwie, potencjału też wynikającego z takiego, z takiej fali patriotyzmu, który się teraz pięknie nam narodził, rozwija, ale też wykorzystania potencjału związanego z naszą, z tym, co nosimy w sercach, z wolą do obrony swoich rodzin, swoich społeczności, z których się wychodzimy. No tak, w tym projekcie ustawy jest zapisane, że wydaje się, że kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych żołnierzy o dużym zasobie patriotyzmu i poświęcenia może wnieść niemały potencjał w sposób istotny wzmocnić funkcjonowanie całego systemu obronnego państwa. Czyli mam rozumieć, że oni będą też wkomponowani, właśnie osoby, które mają duże poczucie patriotyzmu, mają być wkomponowane generalnie całą armię. Wie pani, ja jestem żołnierzem, patriotą i ja muszę coś wyjaśnić. Ja w Wojsku Polskim nie ma niepatriotów. Musimy sobie to powiedzieć. Więc ja przede wszystkim chciałbym już na wstępie uniknąć jakiegoś spolaryzowania tego, że w Wojsku Polskim pojawią się patrioci. Tymi patriotami będą żołnierze wojsk strony terytorialnej. Patrioci dziś noszą mundury. Mamy dużo patriotów, których ich nie nosił. Praktycznie każdy z nas jest tym patriotą. Ja chcę powiedzieć tylko, żebyśmy w sposób taki zbalansowany spojrzeli na tego żołnierza, który w myśl takiej idei, karabin w ręku, wiedza w głowie i patriotyzm w sercu. I to będzie taki trójkąt o solidnych fundamentach, który jakby będzie opisywał nam cechy żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście potencjał jest bardzo duży w terenie. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych wstąpieniem do tej formacji i to cieszy i to jakby zbuduje, da siłę napędową temu projektowi. No dobrze, czy nie boi się pan, panie pułkowniku, że do tego typu formacji będą też chcieli się dostać osobnicy, nazwijmy to tak, którzy my... Oczywiście, bo to ma wartość samą w sobie, chcę powiedzieć, że działają samorządy, które są najbliżej, które są taką reprezentacją państwa bliskości, które wydają dużo publicznych pieniędzy, ale jednocześnie gdzieś jest z tyłu głowy takie założenie, że badając samorządy i badając politykę lokalną, potrafimy zobaczyć też pewne mechanizmy polityczne, które są uniwersalne. Znaczy takie, które funkcjonują również na innych szczeblach państwa. I rzeczywiście to widać, że na przykład takie procesy jak budowanie koalicji, jak kampania wyborcza, takie procesy jak układanie list wyborczych, targi. Ta pułapka, myślę, została rozbrojona ustawą, bo wielką mądrością swoje do tego dostęp. Teraz współcześnie w Polsce takim wygodnym argumentem jest zwykłe stwierdzenie, to jest tylko opinia na temat różnych zagadnień społecznych czy społeczno-politycznych. Pytam pana o to, czy te badania takie jak pan prowadzi są w stanie rozstrzygać pewne rzeczy do tego stopnia, że właśnie nie będzie już można posługiwać się takim oto komentarzem, że o, ty tak sobie po prostu uważasz. Myślę, że rozstrzygać to może za dużo powiedziane, ale na pewno są badania, które mogą służyć potwierdzaniu lub zaprzeczaniu pewnych tez, które z taką pewną mocą wymierają w przestrzeni publicznej, a czasem w sposób nieuprawniony. To znaczy, mam poczucie, że badania empiryczne służy wiele pytań ja polityka panią, że o instytucje, o zmiany reguł, procedur, instytucji. To są pytania empiryczne, to są pytania, na które odpowiedzi możemy poszukiwać nie w naszych, nie tylko w naszych przekonaniach, wyobrażeniu, intuicjach, ale w, nazwijmy to, twardszych wynikach. Zbyt rzadko odwołujemy się w naszych debatach publicznych na przykład do podsumowanych dość dobrze doświadczeń innych krajów, że odwołujemy się zbyt mało do badań, które my prowadzimy. My badacze robimy różnego rodzaju
rodzaju badania, ale one najczęściej do opinii publicznej docierają tylko w formie prostych wykresów słupkowych, sondaży. Ale w gruncie rzeczy dobry empiryk potrafi z tych danych wydobyć więcej. Bardzo często nasze badania przekładają się na rekomendacje. Ja uczestniczyłem akurat ostatnio w bardzo ciekawym projekcie badania kart wyborczych. To była rzecz niespotykana wcześniej. Myśmy badali autentyczne, wykorzystane karty wyborcze w okolicach samorządowych z 2014 roku. Było dużo kontrowersji, dlatego że było dużo osób nieważnych, zwłaszcza w porach sejmów wojewódzkich. Myśmy sformułowali na tym podstawie w projekcie realizowanym przez Fundację Badarek i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Myśmy sformułowali szereg rekomendacji, nad czym należy popracować. Przedłożenie 100 bardzo twardych osób. No i ten twardy argument musi moim zdaniem doprowadzić do tego, że wreszcie będziemy mieli jakąś pracujemy nad tym, wydają się karty. Doktor nauk medycznych Marcin Karabczyk, pan zajmuje się teraz taką bardzo modną w tym sensie, że pan zajmuje się niezrozumianą, mianowicie wpływem genów na nasze zdrowie, na to, do jakich chorób jesteśmy predestynowani, ale także na temat tego, które terapie są dla nas najcenniejsze i najlepsze. Pani zajmuje się właśnie higieny tego chorób. Gastroenterologiczny jest nacisk na choroby mątkowe, prowadzi od 4 do 30% populacji na rozwój w Europie. Taka sama jest częstość chorób w Polsce. No i staramy się znaleźć te miejsca w DNA, które dziedziczono od naszych rodziców. Mogą powodować, że niektórzy z nas są bardziej chorzy, czy też gorzej radzą sobie. Ale badania genetyczne mogą nam pomóc w tym sensie, że możemy być świadomi tego, że mamy większe ryzyko, w związku z tym powinniśmy się częściej badać, ale czy badania genetyczne mogą także mieć wpływ na terapię, która będzie dla nas najlepsza? Tym tematem też się zajmowaliśmy i w chorobach wątroby udało nam się najpierw znaleźć geny, które powodują bardziej silne choroby wątroby, natomiast później zajęliśmy się też terapiami i okazuje się, że bardzo często osoby, które mają predyspozycję genetyczną, nie tylko szybciej i wcześniej chorują, ale też dużo mniej odpowiadają na terapię, czyli gen to nie jest werdykt. Jeżeli zaczniemy się sobą zajmować, to będziemy też naprawdę z niej zdrowi. Jak to jest, że jesteśmy w stanie zorientować się tak szczegółowo na temat tego, co się dzieje w naszych genach, bo jest bardzo wiele, one są szalenie skomplikowane, przecież to nie jest tak, że jest pojedynczy gen, który jest odpowiedzialny za jakąś jedną rzecz, tylko to jest cały zbiór. Jak to może zabrać za taki uniwersum? Wiesz, że pytanie to jest choroba i chcemy badać cechę pacjenta, którą nazywamy fenotypem, natomiast potrzeba dużych pieniędzy i najlepiej przeprowadzić badania z dużej liczby pacjentów, których genotypujemy wszystkie prawie dostępne geny, czy też wybrane ich części. Następnych badań zdajemy, staramy się te wyniki replikować, jeżeli jakiś gen występuje w wielu populacjach, jest związany często z tą samą jednostką chorobową, to wiemy, że trafiliśmy na ten właściwy gen, jest bliżej, możemy się dalej zawiązać. Zdaje się, że rozwój tej dziedziny jest teraz szczególnie możliwy dzięki nowym możliwościom sekwencjonowania genów. To jest ostatnie ile lat, kiedy to się rozwija tak intensywnie. To jest właściwie od 2000 roku jest taki duży skok już technologiczny, ale obecnie ceny spadają w bardzo dużym tempie genotypowania. Takiego badania genetycznego możemy za już niewielkie pieniądze, nawet poniżej 1 euro zgenotypować, będzie możliwe odpowiedzialne sekwencjonowanie całych genów. Spokojnie można zrobić wybrane geny ze wszystkich grup. Czy będzie kiedyś tak, że będziemy się badać cały nasz genotyp i w ten sposób będziemy dokładnie widzieli, jakie mamy ryzyko chorób, jak się leczą? Zakładamy, że to będzie niedaleka przeszłość. Przyszłość natomiast problemem jest genotypowanie, problemem jest interpretacja wyników. Tego się uczymy, cały czas tego są potrzebne duże komputery i duże moce obliczeniowe. To jest jeszcze gdzieś szkoleniowe. Pani doktor inżynier Urszula Stachewicz, pani doktor, pani się zajmuje takimi badaniami, gdzie jak czytam w uzasadnieniu, możliwe będzie wykorzystanie nanomłókien do leczenia ubytków z mózgu. Jak to ma wyglądać, jak to może pomóc ludzkości? Tworzymy z nanomłókien rusztowania, które pomagają komórkom do wzrastania jako taka rusztowanie do ubytków kości. Czyli wykorzystujemy tą siatkę nanomłókien, które przypominają także nam tą macierzko zakomórkową. W związku z tym tworzymy sztuczne środowisko, które jest podobne do naturalnego i w ten sposób komórki mogą nam narastać, wzrastać i odbudować tę łydki kostek, które mogłyby z wyniku różnorakich chorób. Czy to może pomóc w naprawianiu kości, które się zużywają w czasie wieku, na przykład osobom starszym? Tak, tak, jak najbardziej. Mówimy tutaj o osteoporozie, głównie o tym, że kość staje się nam chorowata, jest już taka gęsta i jest bardziej łatwiejsza.
ale w związku z tym tak, tego typu rusztowania jak najbardziej mogą pomóc takim ludziom. Powiedziała pani, że pani wykorzystuje nanowłókna. Co to są nanowłókna? Jak one są małe, jak wyglądają, z czego konkretnie są te konkretne nanowłókna? Nanowłókna, to mówimy o czymś, co jest milion razy niższe niż włos. Tworzymy je w metodzie elektroprzędzenia. Jest to metoda, w której po prostu mamy roztwór polimerowy i w wyniku przyłożonego wysokiego napięcia możemy stworzyć takie cieniutkie, malutkie struktury, które nadzwyczaj są po prostu splątaną siatką takich nanowłókien i po prostu tak wyglądają. Jak popatrzymy na to gołym okiem, to zobaczymy po prostu kawałek jak chusteczki linietycznej, czy coś podobnego do takich włókien celulozowych, co tworzy nam po prostu papier czy chusteczkę. Na jakim poziomie są badania, na jakim etapie? Ogólnie tego typu produkty znajdują się już na międzynarodowych rynkach, więc są. A my w tym momencie zajmujemy się badaniami podstawowymi, mięśniającymi, interakcji komórek z materiałami w celu po prostu poprawy integracji. Pan dr Adam Andrzejewski, pan zajmuje się czymś takim jak biologiczną analizą jedzenia i seriali telewizyjnych. Filozofia kojarzy nam się z subtelnością, z wysokimi ideami, a tymczasem jedzenie seriali czy nie mówi o czym jest skuteczna. Jestem zaskoczona. I pan wyjaśni naszym słuchaczom, co może być filozoficznego w jedzeniu. Przede wszystkim jedzenie rzecz potrafi być bardzo skomplikowane. Bardzo subtelne. Stoi zbliża rzecz ludzka. Niektóre pozwy gastronomiczne skłaniają nas do myślenia o tym, czym jest danie, czym jest przystawka, czy na przykład drink może być w formie waty cukrowej albo kostki lodu, czy sztuczne oliwki są lepsze od naturalnych oliwek itd. Jeśli chodzi o seriale, to często mówi się, że serial jest czasem powieszony obyczajową, dlatego że powtarzalne audio wizualny sposób przekazywane są pewne treści, które nie tylko przyjmujemy, ale także seriale są pewnego rodzaju reakcją na to, co się dzieje w danym społeczeństwie, które na przykład dany serial wytworzyło, bądź też są jakimś cennym asumptem do zmian w społeczeństwie. Chodzi do tej grupy, która po prostu dany serial ogląda. Przyjmujemy nawyki z seriali. Bardzo powiedzą nam, tak, to jest bardzo istotne i też są, co byli to podkreślić, seriale są obecnie częścią naszej nowoczesnej rzeczywistości. Pan się zajmuje także badaniami na temat estetycznych motywacji naszych codziennych wyborów i zwraca pan uwagę, że one mogą być zależne od czynników społecznych, politycznych czy etycznych, czy to znaczy, że to jest, proszę wybaczyć, że się prowadzę to do banału, ale jeśli wolę taki czy inny kolor ma związek z tym, czy jestem dobrą czy złą osobą, nie do końca, chociaż to jest bardzo dobry krok, to znaczy w wypadku klasycznych dzieł uznajemy, że wartości estetyczne, jak piękno, to harmonia, chaos, przedawanie są niezależne od wartości etycznych, dobry, zły, mądry itd. Natomiast w codzienności te własności są w pewien sposób pomieszane. Często na przykład jest tak, że osoba, która jest ubrana na biało, albo jakoś bardzo skromnie, jest oceniana przez nas moralnie, wyżej niż na przykład zakładamy, że ta osoba też jest właśnie schludna, porządna, etycznie postępująca. Częścią tych badań jest też pokazanie, że te sądy, które my wydajemy w codzienności, które są też często bardzo szybkie, one mogą być też bardzo mylne. To samo jest z prawnikami. Może to jest dziwne, ale kiedy widzimy na przykład świetnie utrzymany trawnik zielony, wydajemy przed jakąś posesją, wydajemy fantastyczny sąd o tym, kto mieszka w tym domu, a tak naprawdę kiedy się zastanowimy, ile wody, energii i ciepła w pomieszczeniu zostało zużyte do utrzymania tego idealnego trawnika, to się zastanawiamy, czy tak naprawdę było warto, kto się właśnie przekłada na to, czy te osoby dbają o środowisko, czy te osoby liczą się z energią, tak dalej, tak dalej. Pan doktor Maciej Dołęga, usłyszeliśmy tutaj na gali, że zajmuje się pan tak trudnymi sprawami, że tak bardzo trudno jest je przełożyć opinii publicznej. Spróbuje pan choć trochę. Moje zgrupowanie. Ja de facto nie zajmuję
się aż tak bardzo abstrakcyjną matematyką. Powiedziałbym, że dział, którym ja się zajmuję, jakbym go miał umieścić wewnątrz matematyki, to on jest taki dość przyziemny, powiedziałbym. Mianowicie chodzi o to, że my się zajmujemy dyskretnymi obiektami. Co to znaczy? No, dyskretne obiekty są obiekty, które możemy policzyć. Czyli jak czegoś jest 5, 10, 128, to znaczy to są obiekty dyskretne. To jest przeciwieństwo jakby obiektów ciągłych, gdzie jak wiadomo, no ciągły to jest, nie ma tej przerwy, tylko wszystko jest ciągłe. Idea generalnie jest taka, że jak wiemy, nasz świat, kiedy go obserwujemy, on nam się wydaje być ciągły, ale prawda jest taka, że atomów jest skończenie wiele. Tak naprawdę wszystko, co obserwujemy, można sobie tak bardzo naiwnie pomyśleć, że to jest składane z jakichś takich malutkich cząsteczek, ale są na tyle malutkie, że jak my się na nie patrzymy, to my nie widzimy tych cząsteczek, tylko widzimy już ten taki jakby ciągły kształt. Więc wiele problemów, które ja badam, one idea, która za nimi stoi, jest taka, że patrzymy się na właśnie takie obiekty, które są zbudowane z kilku cegiełek, 5, 6, 7 i tak dalej. Patrzymy, co się dzieje, kiedy tych cegiełek jest naprawdę, naprawdę dużo i co my możemy o tym powiedzieć. Można zadawać bardzo wiele różnych pytań, szczególnie jeżeli te nasze obiekty są w jakimś sensie losowe, czyli one w naturalny sposób pojawiają się w takim modelu, że my coś obserwujemy, wyciągamy swój jakiś obiekt, patrzymy się na niego i pytamy się, co możemy o tym obiekcie powiedzieć. Czy na przykład z bardzo dużym prawdopodobieństwem ten obiekt będzie okrągły, albo czy z bardzo małym prawdopodobieństwem coś tam będzie miało jakąś cechę. Czy pan matematykę odkrywa, czy tworzy? To jest takie klasyczne pytanie, czy matematykę się odkrywa, czy się matematyka tworzy? Osobiście nie mam jakiegoś takiego zdania na ten temat. To znaczy, jakiś taki pierwiastek, który czy w tym, co robimy, bo myślę, że praca matematyka polega na tym, że się inspirując się tym światem, który widzimy, który obserwujemy, zauważamy różne prawidłowości, które my wchodzimy do naszego abstrakcyjnego świata, który tak naprawdę istnieje wyłącznie w naszych głowach, ale z drugiej strony ciekawym problemem jest to, że na przykład dwóch matematyków zupełnie niezależnych od siebie jest w stanie na przykład wpaść na dokładnie taki sam pomysł, albo wymyślić dokładnie taką samą konstrukcję, albo odkryć, albo odkryć dokładnie to samo, co sugerowało, że jednak my nie tworzymy, ale odkrywamy jakiś świat, który jest nam w większym wykładzie strzeliśmy, jest jakimś platoński świat, prawda, którego dążymy. Czy to prawda, że matematykowi teoretykowi do pracy wystarczało numerki kartka papieru? Jeszcze się komputer przydaje. Czy ma pani nagrodę, na co pani wykorzysta? Jeszcze nie wiem, chciałam mieć bardzo trudne pytanie, ale bardzo się zdziwa, bardzo się cieszę. Trzeba pomyśleć o tym, do czego się przyda. Jeszcze o tym nie myślałem. Szczerze mówiąc, zupełnie tak nie podziałałem. Tak to miło było na nagrodach naukowych. Pora na skrót informacji, a po nim o tym, jak na naukę zdobyć pieniądze. Mega weekend w Kaukazie. Olej rzepakowy wielkopolski Więcej na kaufland.pl. Proszę zmienić swoje zdanie do jednym na jeden. Kosmetyczne ginekologiczne i pielęgnuje alternatywa przeciwbakteryjne i przeciwkrzywiczo i przeciwwirusowo. Ja wie pani, jeszcze korzystając z pani pytania tutaj, ostatnio słyszałem, jak ktoś niektórzy eksperci wyśmiewali się z pomysłu tego, że Wojska Obrony Terytorialne staną na przeciwko od razu i wybrały się porównywane różne tutaj obrazki, próbowano to wizualizować. No ja muszę powiedzieć tylko tyle, że Wojska Specjalne mają również wiele słabości i wiele ograniczeń, o których pozwoli pani, że nie będę tutaj mówił, ale o jednym mogę powiedzieć, żeby mogły operować, muszą mieć nazywane środowisko operacyjne. Więc my znając to środowisko musimy je tak ukształtować, żeby tej swobody operacyjnej nie miały. Jednym z założeń, aby to środowisko operacyjne dla potencjalnych organizacji pozarządowych wspierane przez samorządy, to powołanie
Właśnie o tym, o czym rozmawiamy, że tak naprawdę zmiana sytuacji geopolitycznej wymusiła szybsze prace, mam wrażenie, nad stworzeniem właśnie broni terytorialnej, wojsk obrony terytorialnej, bo od wielu, wielu miesięcy się mówiło o tym, że trzeba jakoś ten potencjał oddolny wykorzystać, no bo to przecież tak naprawdę sygnał poszedł z dołu od ludzi. I tutaj jeden zapis mówi o tym, że ten rodzaj wojsk ma też wspierać w działania zbrojne w wymiarze lądowo-militarnym we współpracy z wojskami operacyjnymi. Trzeba rozumieć, że właśnie w myśl tej idei, którą pan pułkownik przedstawił, że musimy mieć rozpoznane to środowisko do działania, to najpierw może rozpoznają właśnie takie mikrooddziały terytorialsów, tak? Tak, ale musimy pamiętać, że to mocno wieloaspektowe. Ja pani próbuję to tak jak najprościej wytłumaczyć, starając się unikać pewnej nomenklatury wojskowej. A więc po pierwsze muszę powiedzieć, że w sytuacji, kiedy nie mamy wojsk obrony terytorialnej, prawda jest taka, że Wojsko Polskie, które reprezentuje tutaj, nie zostawi polskich obywateli, ale to spowoduje, że na zasadzie się kierunka wyderzeń przeciwnika nasze zasoby będą lekko rozproszone, bo żołnierze będą starali się za wszelką cenę też chronić populację. I to jest wpisane w naszą naturę, nic tego nie zmieni. Tacy są żołnierze, to jest, nosimy to wszyscy w serca. W sytuacji, kiedy teren będzie przygotowany i zabezpieczony przez Wojska Obrony Terytorialnej do obrony, do tej ognisko walki, które się będą rodzić w obszarze wojny zagrożeń hybrydowych, nasze siły lądowe będą mogły bardzo skutecznie stawić obronę na wybranych kierunkach w bardzo dużej przewadze przeciwnika, jak kumulujemy ich działanie. To będzie bardzo jak przydatne z punktu widzenia pewnego poziomu stosunków sił nacierających do sił, które będą się bronić. Zwyczajnie my będziemy zdecydowanie lepiej gospodarować tymi siłami. To jest jeden zasad. Trzeba też pamiętać, że tak jak będziemy utrudniać zbierać operacyjne działania u przeciwnika, tak samo będziemy dawać takiego rodzaju tematycznego specjalnego. Będziemy typować obiekty, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej nie będą miały się obronić do rażenia prowadzenia służby specjalne. Będziemy wymagać przemieszczania szlaków komunikacji, a będziemy też przemieszczać, zimować transportowy szlaków wojsk konwencjonalnych. Będziemy robić cały taki aspekt związany z kwestiami wypełnienia środowiska operacyjnego siłami, które są na miejscu, mają doskonałe rozeznanie i wspierają działanie wojsk konwencjonalnych. Swoje wzajemne potrzeby. Tak narodziła się właśnie idea naszego portalu ScienceShip, polegająca na tym, że naukowiec, który ma pomysł, ale nie ma zasobów, żeby jego zrealizować, przez właśnie crowdfunding, czyli dofinansowanie społecznościowe oddolne, poszukuje środków na realizację projektu, a w drugą stronę przedsiębiorca, który ma zasoby, finansowanie, ale nie ma jakiegoś pomysłu, czy ma problem do rozwiązania, a testuje poprzez konkurs tą swoją potrzebę rozwiązania naukowców. A czy w Polsce nadal jest system kłopot z wzajemnym kontaktem zakupami, czyli modernizacją. Myślę, że pomagamy w ten sposób właśnie, to są przez naszą platformę połączyć naukę z biznesem, tak? Czyli w momencie, kiedy naukowiec nas się zgłasza, weryfikuje formalnie nasz projekt zgłoszony, następnie, jeżeli naukowiec wyraził zgodę, adresujemy jego projekt do inwestorów biznesowych. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany wsparciem biznesowym 100%, wówczas możemy reprezentować naukowca w rozmowach z biznesem. Oczywiście, jeżeli naukowiec sobie życzy projekt w formule crowdfundingowej, wówczas trafia
pewną lukę swojego myślenia. Jak najbardziej myślimy, że to jest fajne narzędzie, które pozwoli połączyć biznes i naukę. To nie jest tablica Ogłoszeniowa, tak? Właśnie jest pokazane na żywo wsparcie ze strony biznesu dla nauki. Nasza rozmowa byłaby niepełna, gdybym nie dodała, że istnieje też coś takiego w Polsce, już jak taki portal, który też może połączyć właśnie naukowców i przedsiębiorców, to jest portal Inventorum. Tam to jest rodzaj takiego Facebooka, jak to określają twórcy, tam właśnie można się też skontaktować, więc tam też proszę zaglądać. U Was z kolei w ScienceShip można wspierać finansowo. Ja krótko powiedziałam, czym jest crowdfunding, ale jakby panowie to szerzej opisali. Oczywiście to jest taki przedsięwzięcie, na wiele lat, które polega na tym, że projektodawca oferuje jakieś nagrody w zamian za wsparcie. Nagrodami może być klasyczny jakiś gadżet, na przykład z logo uczelni, która się wystawiła w ten projekt. Może być również taka nagroda o charakterze partycypacyjnym, czyli zapraszamy tego wspierającego na jedynie na przykład na laboratorium na badania. Może być kolacja z szefem instytutu albo dziekanem w ramach podziękowania czy jakieś inne nagrody z zakresu własnymi środkami, tam czyli wspierają, pokazują, że coś jest dla nich ważne. Czyli jakby, jeżeli projekt ma dobre kwoty do uzbierania i jest ona uzbierana, albo może być nawet przebita jakby ponad 100%, to wtedy nawet dla potencjalnych inwestorów jest to sygnał, że temat jest ważny, społecznie jakby jest zainteresowanie nim i jego realizacją. W ten sposób można w czasie, kiedy będą modernizowane inne rodzaje sił zbrojnych. Więc o ile zakończyliśmy proces modernizacji wojsk specjalnych, wkrótce zaczniemy proces nasycania nowoczesnym sprzętem wojsk obrony terytorialnej, to ten proces się zatrzyma i kiedyś pozostałe rodzaje sił zbrojnych również będą nasycane takim sprzętem. Bardzo fajną też ideą mojego punktu widzenia.